Panie człowieku wolności, Wysoka Izbo, panie marszałku, bardzo się cieszę, że wreszcie debatujemy nad projektami ustaw, które są merytoryczne, ale zarazem bardzo prosto napisane i wprowadzają korzystne zmiany dla gospodarki, a nawet dla ekologii, dlatego i także dla pacjentów, co ważne. Dlatego dziękuję też posłance Uli Zielińskiej za przygotowanie wraz z zespołem do spraw legalizacji marihuany ustawy o konopiach włóknistych, która upraszcza procedury upraw konopi przemysłowej, ale przede wszystkim zwiększa poziom THC w uprawach z 0,2% do 0,3%. To bardzo warto podkreślać, bo to niby nic, ale ułatwia to życie rolnikom, którzy obecnie potrafią stracić dotacje, prawo do uprawy tych roślin, nawet jeżeli przekroczą o 1 promil zawartość tego THC w roślinach. To jest w ogóle ewenement, że my się zajmujemy projektami opozycyjnymi, bo warto zawsze podkreślać, że miażdżąca większość projektów opozycyjnych czeka w zamrażalce sejmowej. Dlatego wbrew temu, co zapowiedział przedstawiciel partii rządzącej, mam głęboką nadzieję, że skoro już się zajęliśmy tym, to nie odrzucajmy tego w pierwszym czytaniu. To naprawdę może przynieść tak potrzebne wpływy dla gospodarki w dzisiejszym kryzysie ekonomicznym. Idźmy w to, pracujmy nad tymi projektami. Idźmy za ciosem, porozmawiajmy także o marihuanie rekreacyjnej i wierzę w to, że będzie coraz więcej projektów, które będą ustanawiane na tej sali i będą ułatwiać życie Polkom i Polakom. Dziękuję bardzo.